Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozmowa niezależna Dorota Kania. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan poseł Jan Dziedziczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zasiadający w Komisji Łączności Polaków za Granicą oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. Ostatni sondaż Gazety Wyborczej lekko szokuje. 8% spadek Platformy. PiS stabilny, nowa partia, jeżeli taka powstanie, Jacka Kurskiego i Zbigniewa Ziobro, 3%. Jest to dla Pana zaskoczenie? Nie, zupełnie. To Dlaczego? Nie jest dla mnie zaskoczenie. Jeżeli byłoby coś zaskoczeniem, to, że ta partia ma aż 3%, dlatego że skończyły się te czasy, kiedy była premia za nowość. Pamiętamy, Marek Borowski odszedł, stworzył Socjaldemokrację Polską. Ogromny bonus, on chyba miał 15% na dzień dobry. Marek Jurek miał 10%. PJN nawet miał początkowo 8 punktów procentowych. Wszystko to łączyło jakby to, że zawsze spadało do 2 punktów procentowych mniej więcej, że była walka o życie, o te 3 punkty procentowe, o finansowanie. No jeżeli partia ma na dzień dobry 3 punkty, no to wszystko już jest w zasadzie na tacy. No wszyscy widzimy, że nic z tego nie wyjdzie. Taką nowością mógł być ruch Palikota, prawda, który wszedł na fali wznoszącej w ostatnich wyborach. Teraz spada, co mnie dziwi, tak, prawda, to poparcie będzie cały czas spadało, no mało twarzy znanych. Natomiast co się takiego stało, że takie tąpnięcie w Platformie? Czy to jest tak, jak podają media, efekt exposé Donalda Tuska, czy coś więcej? No 8% w ciągu bardzo niewielkiego czasu, no to jest jednak dużo. Ja mi się wydaje, że to są przede wszystkim kwestie rzeczywiście exposé i no fatalnych rozwiązań tam proponowanych. To jest sprawa dla wielu ludzi fundamentalna. Czy będą pracować do 60 roku życia, czy do 67? To jest być może nawet, nie chcę zabrzmieć demagogicznie, ale już sprawa życia i śmierci dla niektórych, naprawdę. I nie mówienie o tak ważnym pomyśle, wiadomo, że on musiał być przygotowany wcześniej, skoro został ogłoszony w expose, takich tak poważnych reform się nie przygotowuje z dnia na dzień. Nie mówienie tego jest czymś skrajnie nieetycznym i antydemokratycznym tak naprawdę. Bo... Czyli tutaj jest ten punkt, którym premier rozczarował wyborców. Premier rozczarował, no myślę, że też tworzenie gabinetu było ogromnym rozczarowaniem. Proszę Państwa, nowi ministrowie? Tak, nowi ministrowie. Dobieranie ministrów pod względem urody, no to już jest przesada, bo rozumiem, pod względem wizerunku jeszcze ktoś ma jakąś koncepcję. No wizerunek jest ważny. No, pan premier tutaj i nie tylko pan premier, ale komentowali, że jednak w komentarzach, bo jeżeli chodzi o panią poseł, na przykład Annę Muchę, która została szefem kluczowego resortu sportu, no bo to jest kluczowe, jeżeli chodzi tak, o Euro 2012. Przypomnijmy, to nie tylko stadiony ten, to jest wizerunek Polski na wiele lat do przodu. No więc właśnie mówiono, że... poważnie traktuje politykę. Ale oczywiście. Mówiono właśnie, że pan premier będzie jeździł po Europie z panem ministrem, z panią ministrem, że to właśnie wizerunkowo też jest bardzo ważne, żeby ładnie się prezentowali chyba. No tak, no to że ładna pani, ale jeżeli jakby osoby kierujące gabinetami w Europie dostają, że tak powiem, biogram takiej osoby, no i będą widziały czarno-białym, że była to osoba, która się tym nie zajmowała i została tym ministrem dlatego, że jest ładną kobietą, no to obraża kobiety, no bo ja jako rzecznik rządu Jarosława Kaczyńskiego mogę powiedzieć, że u nas było 5 pan minister konstytucyjnych, tylko że one były, no nie wiem, Zyta Gilowska czy Grażyna, to były osoby, które zostawały ministrami nie dlatego, że były kobietami, tylko dlatego, że były bardzo mądrymi osobami. Ostatnio na Białorusi zapadł wyrok dotyczący Alesia Białackiego. Został skazany za malwersacje finansowe. Polska w cudzysłowie pomogła w tym wyroku, ponieważ udostępniła białoruskiemu wymiarowi sprawiedliwości kontakt, który miał w Polsce, fundacji, która działała w obronie praw człowieka, między innymi. Czy Państwa komisja zajmie się tą sprawą? My już zwoływaliśmy to posiedzenie w tej sprawie latem tego roku. Ta sprawa jest w ogóle bulwersująca, bo jeśli się przyjrzeć faktom, to państwo polskie, władze, administracja podała działacza opozycji demokratycznej reżimowi Łukaszenki na tacy. Jaki był udział MSZ-u? Bo mówiono o tym, że również Radosław Sikorski, który się publicznie oburzał, też miał udział, że też służby zagraniczne tutaj nie zadziałały. No, MSZ ma w ogóle w kontaktach Polski z Białorusią bardzo, że tak powiem, złe efekty pracy. Dlaczego? Bo tak naprawdę od tak zwanego otwarcia ministra Sikorskiego w 2007 roku, on chciał spowodować takie otwarcie
relacjach Polski i Białorusi, Warszawy i Łukaszenki, sytuacja Polaków tam się znacznie pogorszyła. Dlaczego? Dlatego, że Łukaszenko i tego typu dyktatury myślą w sposób prymitywny, myślą w sposób oprycha takiego spod budki z piwem agresywnego. To znaczy, jak jesteś kulturalny w stosunku do niego, to on nie uszanuje tego, że ma do czynienia z kulturalną osobą, tylko będzie rozumiał, że jesteś słaby. Czyli on trzeba z takiej samej pozycji rozmawiać, tak? Trzeba szanować z pozycji charakteru siły. Jeżeli są łamane prawa człowieka, trzeba, że tak powiem, wprowadzać sankcje. Tymczasem pan Sikorski spotykał się, był zapraszany minister spraw zagranicznych Białorusi, miał bardzo prestiżowy wykład w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, tak. Międzynarodowych. Miał bardzo prestiżowy wykład. To nie każdy minister takie wykłady ma. I o co chodzi? No i chodzi o to, że oni tego nie zinterpretowali jako gest przyjaźni, czy możliwość otwarcia, tylko jako sukces swojej polityki. Gest uległości. Zostało to wykorzystane przy wyborach prezydenckich na Białorusi na korzyść Łukaszenki. On po prostu się tym chwalił, że proszę bardzo, nie jesteśmy izolowani, ja jestem przyjmowany w Europie i tak dalej, i tak dalej. I po kolei nastąpiło wyrzucanie choćby Związku Polaków na Białorusi z kolejnych siedzib, delegalizacja tego oficjalnego związku, tego demokratycznego, wybranego przez Polaków związku. Jest teraz ten reglamentowany związek, którym kieruje człowiek, który podobno nie mówi nawet po polsku. Czyli mamy tutaj kompletną fiasko. Kompletna fikcja, a władzom polskim, panu Sikorskiemu, nie wypadało się przyznać do błędu, więc w tą politykę brnięto dalej. No i efekt jest taki, że my jesteśmy w bez porównania gorszej sytuacji, jeżeli chodzi o politykę polsko-białoruską, jeżeli chodzi o Polaków na Białorusi, niż przed tym tak zwanym otwarciem. Jak przyjął pan wybór Anny Grodzkiej na wiceszefa Komisji Kultury i Środków Przekazu? Tylko nasz klub głosował, nie głosował za powołaniem pani Anny Grodzkiej. Dlaczego? Nie znam jej żadnych dokonań, jeżeli chodzi o kulturę, o dziedzictwo narodowe. I ośrodki masowego przekazu. I sądzę, że jest to wybór wyłącznie polityczny, prowokacyjny wobec wielu środowisk w Polsce i w ogóle uważam, że to, co się stało w Sejmie przy obsadzaniu komisji, świadczy o tym, że albo Platforma Obywatelska nie rozumie tych mechanizmów, albo działa negatywnie z premedytacją. Oddanie Komisji Edukacji Narodowej, jedynej dużej komisji, jaka przypadła ruchowi Palikota, można było oddać każdą inną. Tymczasem do ruchu Palikota trafia komisja odpowiedzialna za wychowanie naszej młodzieży. No gorzej być nie mogło. Ja bym chciała zapytać jeszcze na ostatek, czy pana zdaniem to nie jest ośmieszanie polskiej polityki, właśnie takie działanie, żeby już tak ośmieszyć, tak zohydzić życie publiczne w wykonaniu polityki, żeby, czy to nie jest, jest celowe działanie, bo ja już też obserwując to, co się dzieje, nie tylko ja, mam takie przemyślenia właśnie. Moim zdaniem tak jest, ale zwróćmy w ogóle uwagę na mechanizmy, jakie w tej chwili są. Pamiętacie państwo nasze rządy, jeżeli za naszych rządów popełniono jakieś błędy, mówiono, proszę bardzo, to błąd braci Kaczyńskich, to błąd Prawa i Sprawiedliwości, to kompromitacja. Prawda, idei czwartej RP. Bardzo często było słowo kompromitacja. Tak, kompromitacja Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej. Ale co? Zawsze wskazywano na konkretne ugrupowanie, konkretny ruch polityczny, konkretnych polityków. Teraz zwróćmy uwagę, przez ostatnie 4 lata przy licznych błędach gabinetu Donalda Tuska nigdy nie słyszeliśmy, że to Donald Tusk robi źle. Raczej mówiono, politycy się skompromitowali, klasa polityczna się skompromitowała. Właśnie. To w ogóle polityka to jest kabaret, czyli nie tak jak za naszych rządów Prawo i Sprawiedliwość się skompromitowało, Kaczyński się skompromitował, tylko teraz już są wszyscy politycy. Jest to klasyczne rozmywanie odpowiedzialności. Ewentualnie jest jeszcze czasem, że Donald Tusk coś zrobił źle, ale zawsze wtedy w tym samym materiale będzie retrospekcja i pamiętajmy, że Jarosław Kaczyński też zrobił źle. W zasadzie to wszystkie rządy robiły źle i to jest efekt w tej chwili ostatnich 10-20 lat. Nigdy nie słyszałem w polskich mediach, tych prawda mainstreamowych, żeby to Donald Tusk zrobił coś źle, a rząd Kaczyńskiego robił
Dobrze. Nigdy tego nie słyszeliśmy. Ja myślę, że dla Komisji Kultury jest również istotne i środków przekazu, bo to bardziej jeżeli chodzi o media, wskazanie lub też zrobienie być może analizy, może to też jest miejsce na to, zachowanie mediów, jeżeli chodzi na przykład o przedstawianie, nierówne przedstawianie, bo to bardzo wyraźnie widać o tym w tym, co Pan mówi, że w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, wtedy, kiedy się dostała Samoobrona do Sejmu, była potworna awantura o Danutę Chojarską, która weszła do Komisji Sprawiedliwości, bo została oskarżona o fałszowanie dokumentów. Ja pamiętam, że przez media to wtedy było kanonada, po prostu alterelia wycelowana wprost w Danutę Chojarską. I słusznie, no bo osoba oskarżona nie powinna zasiadać w Komisji Sprawiedliwości. Tymczasem teraz mamy wiceprzewodniczącego Komisji Sprawiedliwości, pana Roberta Biedrona, Biedronie, oskarżonego o czynną napaść na policjanta. Coś się dzieje? No, przychodzi do nas zachodnia poprawność polityczna i po prostu homoseksualiści się najwyraźniej wolno więcej. Na tym polega równe uprawnienie zdaniem lewicy, że nie mamy równych praw, tylko oni mają 10 razy wyższe i dużo więcej wolno. No, Robert Biedron jest człowiekiem, który ma obsesję seksualną i wszystko mu się kojarzy z dyskryminacją na tle seksualnym. Tak, ale też, że tak powiem, z czynnymi czynnościami seksualnymi. Ja byłem zszokowany, kiedy widziałem kilka dni przed zaprzysiężeniem parlamentarzystów z tym słynnym śmiechem, tak? Kiedy widziałem w Polsacie wypowiedź Roberta Biedronia zapytany, czy wie, czy jest posłem, czy jeszcze nie jest, po prostu dziennikarze po jego dosyć kompromitującej wypowiedzi o tym, o konwencie seniorów, kiedy doktorant politologii nie wie, co to jest, no, podczas gdy gimnazjalista w Polsce wie, czym jest konwent seniorów, bo przerabia to na lekcjach obywatelskich. No więc dziennikarz go pyta, czy pan wie, czy pan już jest posłem, czy nie. Wiadomo, przed zaprzysiężeniem jeszcze się nie jest parlamentarzystą. On mówi, no ja jestem teraz posłem elektem. Ojej, nie mogę tutaj mówić tego więcej, bo mi się to kojarzy. Boję się, żebym się nie pomylił. Znaczy, to jest człowiek, któremu się wszystko kojarzy i te jego wypowiedzi, prawda, o poniżej pasa były wypowiedziami, które... Śmiech skutkował jego dotychczasowym życiem, tak? Jego wypowiedziami w telewizji. Ja przecież w programie pana Pospieszalskiego słyszałem wypowiedź, że Robert Biedroń zazdrości jakiemuś tam działaczowi homoseksualnemu, że miał 500 partnerów. No, jeżeli ktoś się tak zachowuje, jeżeli Renata Becker powiedziała, że ma kurwiki w oczach, to ludzie się z tego śmieli i to nie było złe. A jeżeli Robert Biedroń, który ma podobny, powiedzmy, przekaz w tych sprawach, tylko że homoseksualność, to śmiać się nie wolno, bo to jest poprawność polityczna i poszczególne redakcje organizują, że tak powiem, kolejne programy broniące Roberta Biedronia, potępiające. On sam do tego doprowadził. Z niego się nie śmiano dlatego, że był homoseksualistą, czy jest, tylko dlatego, że ma, że tak powiem, podobne podejście do tych spraw, co Renata Becker mówiąca o kurwikach w oczach. No i to jest ten problem. I będziemy niestety mieli z tak zwaną poprawnością polityczną do czynienia w tej kadencji. No to będzie wielkie wyzwanie. I dlatego ja między innymi zapisałem się do Komisji Kultury, bo tam, obok Komisji Edukacji, dodajmy, jeszcze raz to powtórzmy, którą Platforma oddała technikowi z ruchu Palikota, tak? Komisja, która dba o edukację w Polsce, jest oddana człowiekowi, który nawet nie ma wyższego wykształcenia, no ale zostawmy to. I w Komisji Kultury również będzie wojna o polską tożsamość, bo polska tożsamość realizuje się właśnie w edukacji i kulturze. Także trzeba tu bronić, chociaż to będzie koszmarna komisja, bo na czele jest pani Śledzińska-Katarasińska, a zastępcą jest pani Anna Grodzka. Miejmy nadzieję, że jednak są środowiska, które nie będą poprawnie politycznie i że będzie dobrze. No, oczywiście, co innego można. Oczywiście, że co innego można. Choćby te sondaże w sprawie krzyża, no myślę, że to one są optymistyczne. Znaczy, że jest duch w narodzie i im się po prostu to nie uda. Jest jeszcze to miejsce, nie traćmy nadziei, to że nie można, jest... tak, że można coś wywalczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Bardzo dziękuję.